Obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat, że ryzyka cybernetyczne, obok ryzyk środowiskowych, obok katastrof naturalnych, są głównymi ryzykami wymienianymi przez respondentów raportu z perspektywy zarówno i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, jak i skutków finansowych, które mogą one wywołać. Nasze badania w tym zakresie wskazują, że 2/3 przedsiębiorstw przywiązuje istotną wagę i wskazuje cyberryzyka jako kluczowe zagrożenia występujące w ich działalności. Jest to wynik, który w porównaniu do 2016 roku podwoił się. Specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem wskazują jednoznacznie, że jedynym działaniem skutecznym w tym zakresie jest prewencja, że zagrożenia związane z cyber są niemożliwe do uniknięcia. Czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem, które wiemy, że na pewno wystąpi, tylko nie wiemy gdzie, w jakiej skali. 19% organizacji, przedsiębiorstw jest przygotowanych na zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, na reagowanie na zagrożenie cybernetyczne. Dodam, że 70% z tych przedsiębiorców wskazuje, że największym zagrożeniem związanym z cyberryzykiem dla nich jest wystąpienie przerwy w działalności i utraty zysku. Z naszych badań wynika, że rynek ubezpieczeń typu cyber w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał w perspektywie średnioterminowej. Wynika to z dwóch zasadniczych faktów. Po pierwsze, percepcja tego ryzyka rośnie. Już obserwując media, doniesienia o cyberatakach, o cyberzagrożeniach, widzimy po prostu, że świadomość tego ryzyka wzrasta. Po drugie, przyczynia się też do tego działalność regulacyjna, w szczególności nowe przepisy RODO. Mogę też dodać, że z perspektywy naszych klientów, klientów firmy Marsz, obserwujemy bardzo duże zainteresowanie i większość budżetów ubezpieczeniowych w 2018 roku naszych klientów przewiduje rozszerzenie programu ubezpieczeniowego ryzyka cyber.